Witam was. W 15 odcinku zagrajmy Half-Life 2. Nasza kompania robaczków chyba wynosi 5. Wow! Nigdy was tu nie było. Dzielnie walczy z kombinatem razem z nami. Na szczęście. Wolę ich mieć po swojej stronie niż jako przeciwników. Doświadczamy tutaj świetnego przemówienia w wykonaniu doktora Breena. Żeby nie było zbyt nudno. O, przestraszyłeś mnie troszeczkę. No i co? Walczymy dalej. Staramy się uwolnić Eliego Vansa, czyli tatuśka Alex. Wow. Chyba nie lubią tej wieżyczki, jak sądzicie. Ej, dajcie mi ją. Dobra, już po niej. Się z nią walczyli pół godziny. No ja tutaj proszę bardzo. Jeden cios. Krzyku. Jak ja lubię walczyć z menhakami tą bronią, po prostu uwielbiam. Działo grawitacyjne to jest to, w takich przypadkach to jest po prostu to. Ale na kombinat nie działa. Na kombinat zdecydowanie lepiej wpływa śrutówka. Zwykła, staromodna śrutówka. Użyta w odpowiedni sposób, dobra. Trzeba się zapisać. Przeładować broń, zapisać. Wyjąć kuszę. O, piękny headshot. No cóż, nie ma tak jak dobrze zacząć odcinek. A to failem, a to headshotem. Wolę headshotem niż failem, ale to nie wywoli się odwrotnie. No nic, są gusta i guściki. Dobra. Chwyćmy za to być może. Czy coś tutaj biegnie do mnie? Coś chce mnie skrzywdzić? Chyba nie. Czy ty jesteś tak? Dobra, okej. Wow, co wy? Skąd wy tam? Skąd wy się tam wzięliście? Wow, prawie mnie zabił. To nieładnie z jego strony zdecydowanie. Okej, ale za to robaczek stoi na straży. Więc nie ma się co martwić. Podnieśmy amunicję. Poglądajmy plakaty. W końcu trzeba się edukować kulturowo. Zawsze. Potrzebuję apteczki, wiecie? Znaczy wiem, że odkryłem Amerykę w ten sposób, ale potrzebuję apteczki i to po prostu na zabój. Apteczki gro. No dobra, kolejna śmierć się szykuje. Jeszcze na pierwsza w tym odcinku. Kolejna tego dnia. O, słyszałem wieżyczkę, no genialnie, po prostu genialnie. Cudownie. Mówiąc szczerze, trochę nie mam pomysłu, gdzie mam iść. Co rzadko mi się zdarza, niestety. Ale się zdarza. Chyba trochę zapomniałem, ale moment, zaraz. Nie, zdecydowanie musimy iść tamtędy. Przepuśćcie mnie z łaski swojej, dziękuję wam bardzo. Dobra, zaraz. W ogóle to też trzeba szukać apteczki. Albo ewentualnie się pośmiać, bo śmiech to zrobię. Dobra, coś tutaj trzeba zrobić. Ach, te przemówienia doktora Breena są takie wciągające. Okej, coś... Aha, dobra, chyba... Coś mi się kojarzy, że po prostu trzeba tu podejść, uruchomić jakiś skrypt, czy coś takiego. Wow, a ten skąd się tam... O matko, dobra, trochę fail, ale to nic. Wiadomo, że przeszliśmy dalej. Dobra, wow, znowu mnie przestraszył. No nic. Wow, no pewnie. Ho, tak. To było ładne. No idźcie, biegnijcie. O, uwaga, granat! Nie jest tego! O ty głupi. Chciałeś mieć prawdziwą... Wiosnę jesień średniowiecza w żołądku. Wiosnę średniowiecza, tak. No dobra, kolejny fail, dobra. Wiosna, jesień. Jeden rok. Dobra. Tu jest chyba apteczka, właśnie. Dziękuję bardzo, drogi kombinatorze. Nie ma tak jak dostać apteczkę od... Wow, a ty co? To
Bezpiecznie jesteście, no pewnie, fajnie, tak. Dobra, idźcie tam, robaczki, raz, raz, szybko, szybciutko, szybciutko tam. Walczyć z nimi. O, tak. Tak, 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 tak. Grzeczne robactwo. Tylko nie dać się zgnieść. Pod gordońskim butem. O, no oczywiście, wieżyczka. O, sorry, bracia. Nie chciałem tego. Dobra. Przynajmniej mamy tutaj mnóstwo życia. To mnie cieszy. Dobra. Właśnie, zauważcie, że dr Brin wspomina o siłach ludzkich po transformacji. Więc przerabiają tu ludzi na takie różne stworzonka wszelkiej maści, które jeszcze zobaczycie i ja też je zobaczę. Więc są tutaj zupełnie bez jakichkolwiek oporów. O właśnie, to są te stworzonka, stalkery. To właśnie robią z ludzi. Nie mają żadnych skrupułów. O, to też super żołnierze. To są chyba właśnie żołnierze kombinatu. Chyba wiecznie zdziwieni. To się właśnie dzieje z ludźmi tutaj, więc zero jakiejkolwiek etyki, zero jakiejkolwiek... Zero kręgosłupa moralnego w ogóle. Tam mieliśmy pana naukowca z ciężką bronią, no w każdym razie, no widzicie co tutaj się dzieje. Po prostu trzeba z tym skończyć. Nie dość, że nam zablokowali system rozmnażania się ludziom, to jeszcze jakieś dziwne eksperymenty na nich prowadzą, na nas, na ludziach w sensie. Się później dziwią, że są jakieś ruchy oporu, no, i powstania. No, wiesz co, Antlionie, dziękuję ci bardzo. Dobra. Zaraz, zaraz. A Brin sobie siedzi, popija herbatkę w ogóle. Kawę za kawą. Wow. Nie mogę trafić. W końcu się udało, dobra. Co jest? No co? Ale nie wiem, walczcie z nimi jakoś. Z łaski swoje. O, no właśnie, dobra. Wow! Jakiś granat słyszałem. No zaraz, co się tu dzieje? Co się tu dzieje? Zaraz, no. Zaraz, zdech. Idźmy tędy, póki można. Wow! Ekran wczytywania. W końcu chyba się uwolnimy dzięki temu od pogadanki doktora Brina. Co mnie bardzo cieszy, bo ile można tego słuchać. Mamy sporo amunicji, sporo życia, dobrze jest. Tutaj mamy jeszcze dodatek. Co mnie cieszy tym bardziej. Kolejny ekran monitoringu. O tak, tutaj będzie ciężkie pole bitwy, no ale... Wiecie. Trochę się trzeba postrzelać, nie? No tak. Dobra, to będzie pierwsze w kolejności, to drugie, a to trzecie. Taki jest plan. Będziemy walczyć. Wow, zabili tatuśka, mamuśkę. No cóż, trudno. Przynajmniej nasze Antlajony się nas słuchają. Hohoho. Oni pięknie latają w ogóle. Gdzie oni się nauczyli tak latać? Latać z gwiazdami, czy jak? Dobra. Pięknie to poszło. Bez ubytku na zdrowiu. Ani ubytku w uzębieniu. Tutaj dużo dentystów jest, ale wolałbym na tych fotelach nie siadać, bo widzieliście jak Vortiguant 1 skończył coś takiego. Błagam, zadziałaj, zadziałał, dobra. Fajnie, cieszy mnie to. O tak, tutaj jest ta cała pralnia, czy cokolwiek. W której będziemy toczyć zaciekły bój, uwierzcie mi. To będzie zaciekły bój. Ale damy radę. Dam radę jako, jakem Gordon Freeman. Jakem byku też. Dwa w jednym, ludziska, dwa w jednym. Ale przydałaby się dokładna broń, kusza, magnum, ale oczywiście ani jednego, ani drugiego. Jak trzeba, to nie ma. Dobra, idźcie tam. Oczywiście wszyscy się pochowali przede mną, no oczywiście. Po co walczyć jak mężczyźni? Chować się najlepiej. Jak tchórze!
Wzywam was od tchórza. Wow, jak ten granat ładnie podskoczył na wybuchu, to jest dobre. Wow! Dobra, nie wiem. Dobra, walczyć, strzelać. Zaraz, chwila. O tak. No takiego headshota nie chciałbym dostać. Tam jest granat. Tam jest dużo naszych żołnierzy, znaczy nie naszych, wrogich żołnierzy. Naszych wrogich, co za różnica. Dobra, udało się. No tak. No dobra, oczyściliśmy teren. Mówiłem, że ta walka będzie raczej zacięta. Przepuść mnie, robaczku. Bo znam pewną skrytkę tutaj, którą wam zaraz pokażę. Aczkolwiek czai się tutaj pewien jegomość, którego dawno nie było. Ale jestem pewien, że się za nim stęskniliście. Przydałby się na niego kaloryfer. O tak, mamy kaloryfer. Możemy być spokojni. Robaczki tam nie wejdą, nie będą z nim walczyły, bo by sromotnie przegrały. Ale my powalczymy z bliska. My jesteśmy odważni. Tutaj jest chyba nie, tutaj stąd wyjdzie zaraz. Może go nie widzę, ale stąd wyjdzie. O tak, dobra. Zdechłeś? Zdychaj! Grzeczny pudziano zombie. Wow, dobra. Fajnie. A jak widzicie, trochę tutaj sobie się gnieździł i zjadał wszystko, co popadnie. Zostawia tylko krew, bo widać akurat pić mu się nie chciało. Wow, no nareszcie trochę kuszy. Trochę kuszy, no w sensie, no, prętów stalowych. Jest coś pod wysokim napięciem. Co dziwne dźwięki się wydaje, coś tutaj elektryka chyba dawno nie było. No ale cóż. Gordon jest tylko świetnym fizykiem. Doktorem fizyki teoretycznej, a nie elektrykiem, więc... W każdym razie. Idziemy dalej. Zapraszam robaczki do mnie. Rzecz. Zdaje się, że czegoś nie ma. Powiem wam, że dosyć wymagające pole walki, bo też w pionie się rozgrywa. Przeciwnicy mogli być nad nami i pod nami też. Więc... O, dobra, widzę tutaj kolejną minę i beczkę. Dobra, skoro już wszystko sobie powybuchało w najlepsze, to my możemy wkroczyć do akcji z naszą kuszą. O, uciekł mi, no. Jak pięknie się przybił. Kolejny i jeszcze jeden. Prosto w główkę. Dobra, to poszło sprawnie, bez ubytków na zdrowiu chyba. Ten wygląda na przebitego, a ja na głupka, bo oczywiście wlazłem jak walny przygłup. Dobra, zaraz. Rzućmy im granata, ten nie będzie straszył, bo oczywiście wygląda jakby żył. Dobra, wieżyczki z głowy. Podnieśmy amunicję. Zabijmy tutaj tego gościa, który chyba nie ogarnia, co się dzieje. Chyba łyknął double blasta. No, tak a propos double blasta, wiecie tego. Podwójny wybuch. Okej. Okay. Coś mi się kojarzy, że tu będzie więcej wieżyczek. Tak, będzie tu więcej wieżyczek. Ale co tam? Mamy całą kompanię do pomocy, także nie powinno być problemu. Weźmy tam granat być może. Dobra, nie, to był fail. Nie, ja wczytam grę, sorry, ludziska, ale... Aż w tak głupi sposób... No sami widzieliście zresztą, że celowałem... nie celowałem ścianę, tylko... Nie wiem. Jakby ten granat nie wiadomo jak duży był. Dobra, zaraz. A to trzeba w takim razie... O, tak zrobić. Dobra, kolejna wieżyczka z głowy, to sobie podpalmy, dobra, fajnie. W
To nasze robaczki trochę zdychają, ale co tam? Tutaj coś zaraz chyba wylezie jeszcze na mnie. No, dzięki, dzięki, no. Tak, to było fajne, to było miłe z twojej strony. Dobra, idźcie tam, jak już tak... O, nie, 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 chodźcie, chodźcie. Nie na granat, na żołnierzy kombinatu, tam, tak. Tam, tam! Kurczę, no. Też to się nie może tam zmieścić. Dobra, chyba możesz to. Masz tam. Wiesz co, jesteś tak wredny. Dobra, ta technika w ogóle nie podziałała i straciłem dużo zdrowia, ale cóż. Przynajmniej się zemścić mogę. No nie, jeszcze trochę, no wiecie co. Bo to już jest naprawdę wredne. Dobra. Widzi się efekt. Gro potrzebuje życia. Znowu wiem, znowu, tak? Znowu. Przynajmniej możecie podziwiać piękny płomień, w końcu to kuchnia. Trochę zapyziała, ale zawsze. O! Super, więcej pancerza. No w sumie nie będę narzekał. Mogło być gorzej. Wow! Okej. Okay. Może to podniesiemy i będziemy nieśli ze sobą póki co, bo to jest nabój właśnie do... To jest ten, ta kula energii. Uwięziona w kapsule. Która może się przydać moim zdaniem. Widać, za mało z niej korzystam trochę z tego drugiego dodatkowego strzału w tej broni, w tej karabinie pulsacyjnym. A efekty używania są, go są całkiem obiecujące. Wow. Słyszę pociąg. Dobra, z tego co wiem, to tutaj trzeba będzie... Właśnie ich poczęstować czymś takim. No, wyłaź, wyłaź, chodź. Nie bądźcie tam, nie. Doczekajcie chwilę. A jakbym to tak wystrzelił, to co? Wow, no dobra. Tak myślałem. No cóż, zmarnowane. Ale co tam. O, teraz się chyba nada. Nie. Wyszło tak sobie. No wyłaźcie, no. Oho, granat. Miło z ich strony. Kurczę, wiedzą, że ten, kto jest wyżej, ma przewagę taktyczną. Chyba nie zdąży rzucić granatem. To dobrze. Przy okazji zostawili apteczkę. Co mnie cieszy. Naścienną również. W ogóle ładniej ta apteczka wygląda niż w Half-Life 1. Ale wiadomo, no postęp graficzny robi swoje jednak. Podładujmy się, bo oczywiście czeka nas walka, jak słyszycie. Te odgłosy strzelaniny. Oczywiście Antleony nie mogą za nami pójść, bo kolejna walka z mamuśką nas czeka. A my nie mamy za bardzo środków, ale co tam. Grunt to pomysłowość. Może zacznijmy od beczek. Tak, tak na dobry początek. Sami oberwijmy jedno. Okej, niech ona sobie tam się zatnie o ścianę. Dobra, oberwie ode mnie z tego, z tej kulki. Ona się nie zdezintegruje, bo oczywiście ma duży pancerz. Ale uderzenie poczuła, uwierzcie mi. Dobra, jeszcze jeden raz. Zdychaj! Zdychaj niczym komar pasnięty gazetą. Dziękuję. No nie, no jak? Miałeś zdychać. Moment, chwila. Tego nie było w umowie. No i co, i tak zamierzasz mnie gonić, jak ja biegnę tyłem? To jest trochę chore z twojej strony. Dobra. Chodź tu, kaloryferze. O matko.
No nie, no nie, no nie, nie wierzę, no. Teraz będzie mnie tak ścigać, jak głupia. Cholera. W ogóle kończy mi się amunicja trochę. Nareszcie padła. Czemu ja tak... Uuu, dobra, to nie wygląda dobrze. No dobra, lekki fail, coś zdarza się. Jakieś zapasy. Wow. Dobra, to było... Ta mamuśka była zdecydowanie najcięższa jak dotąd. Nie pod względem wagowym, ale pod względem trudności zabicia po prostu. Wow, no dobra, no to powoli... Zbliżamy się do peronu w Nowa Prospekt. Znaczy się znów mieliśmy zagrodzone przejście, tak żeby nie móc przed nią uciec. To nie niektórzy uciekali, ale no. Odrobina odwagi ludziska. Dobra, chyba zaraz wrócą panowie zombiaki. Pewnie się cieszycie, prawda? Tak dawno ich nie było. Wow, jaką ty masz minę w ogóle. Jakie ty masz krzywe uzębienie. Ej, tam byli dentyści, wiesz? Świetni specjaliści. Vortiguan to tak spał, taką narkozę dostał. Dobra. Pewnie po prostu całą wódkę wypił tak naprawdę, no ale... Wow, czy ja widzę linię skryptu? Oj tak. To jest linia skryptu, tutaj, tutaj, tutaj. Dobra, trzeba zasuwać. Tak, dobrze myślicie, trzeba sobie jakoś poradzić z ucieczką, bo oczywiście to by nas zgniotło. Dobra, w każdym razie, gdzieś tutaj powinien być headcrab, z tego co pamiętam, jakiś wredny, który się tylko czai na to, że na mnie. Wow, tutaj właśnie. Okej, udało się. Tu się czaił, wiem. Nie wiem, chcecie popatrzeć jak to się przesuwa? Dosyć majestatyczny ruch, muszę wam powiedzieć szczerze. Wow, jeszcze ogień mnie poparzył, czemu nie? Chyba teraz ta część się przesunie. Jak widzicie, znów motyw zgniatarki tak naprawdę z Gwiezdnych Wojen. No nie no, takiego stąpnięcia to raczej nie za bardzo szłoby przetrzymać, więc... Dobrze, że się uciekło, że się udało uciec. Ała! Okej. No i chyba będziemy mieli tutaj... powiedziałbym... Cytatną niespodziankę. Pewne dwa atuty do nas dołączą. O właśnie, tam pobiegły. Jeżeli ktoś się poczuł urażony, to wybaczcie, ale... Przyznacie, że jednak Alex ma czym oddychać trochę nawet, także no. Też się cieszę, że cię widzę, wiesz. Wolę ciebie niż Antlajony. Chociaż one lepiej walczą, ale ty lepiej wyglądasz. W sumie nie wiem, co lepsze. W każdym razie dzięki, że mnie nie zastrzeliłaś. Wow, siema. Oj, szkoda, że nie popatrzyłem na twój parkour. No spoko. Dobrze, że się zjednoczyliśmy. Dajesz, pracuj nad zamkiem. Patrzę ci na rączki. Wow, no muszę ci powiedzieć, otworzyłaś te drzwi w takim stylu. Dobra, co to jest w ogóle? Wow, jakie to jest wszystko... Wow. Takie klimatyczne. Och, jak dawno tego słowa nie użyłem. Okej. Koniec zabawy. I'm afraid I'm flying blind here. Every now and then a Vortigaunt gets captured and sends back information, but we don't have a complete picture of the place. The little we do know is all bad. Dobra, generalnie idziemy. Słuchaj, plan jest taki, idziemy i strzelamy. Pojęłaś, czy mam ci coś wytłumaczyć? Wow, jak to nie mam? No, myślałem, że mam amunicję do tego całego. Wow, dobra, to było dosyć. Tam jest jeszcze jakiś gościu na pewno, ja to po prostu czuję w moczu, w nerach to czuję.
Nie, no jak? Zaraz, zaraz. Ktoś tutaj chyba miał krwiste wymioty. Okej. Ale nie, to są osłony, to może służyć za osłonę, więc po co to niszczyć? Pozbierajmy amunicję. No dobra, idę. Słucham cię. Aha. Tak, na pewno tak szybko piszesz i w ogóle bez patrzenia i tak dalej. No wiesz, biedni jak biedni, a może mają willę na tego na Karaibach. Gdzieś tam. No to. Nie ma to jak czekać. No niestety ten odcinek tyle akcji w sobie nie będzie miał co poprzedni, ale no cóż. Jakaś równowaga musi być. No a może jednak. Nie iść tam, nie iść tam, nie. Bo ci krzywdę zrobią, no. Okej, udało się. Zdecydowanie się udało. Ale ona trochę tak biegnie. Mogłaby się zastanowić. Ja rozumiem, że ona do ojca biegnie i w ogóle, ale... Wow, podniosłem łóżko. Ale no... Jednak... Wolałbym widzieć ojca z całą głową niż z połową. Staram się, ale widzisz jak... Kryćcie, kurde. Kryćcie. Kryje to się krowę, kobieto. W dodatku... Farmer jest do tego potrzebny w pewnym sensie. A, dobra, trochę lucky fail, nieważne. W sensie do pomocy. Dobra, nieważne. Nie drążmy tego dłużej. No, otwieraj, otwieraj. Chcę zobaczyć jego mordkę po raz kolejny. Siema, Eli. Eli znaczy, tak naprawdę. No i co powiesz? Muzyczkę dobrą puściłeś? Tak, to my. Siema, pomacham ci łomem na powitanie. Ejka. O tak, dobrze gada. Chociaż nie, wiesz co, nie, trzeba cię uratować. Ona ma rację. Ona ma rację. Cokolwiek powiesz. Nie masz planu B? Ej, ale jak to nie masz planu B? Chociaż C. Z? Dobra. Ale lubię to podejście. Rambo i te sprawy. No dobra, ten oczywiście sobie będzie po prostu jechał, a ja będę musiał się przedzierać przez hordy kombinatu. No do zobaczyska, staruszko. Wow. Nie patrzę, nie. Dobra. Twórcy pozwolili nam odetchnąć od akcji. Posłuchaj trochę dialogów, jak już mówiłem, jakaś równowaga w tym wszystkim musi być zachowana. No ale spokojnie, zaraz wrócimy do akcji. Chociaż już nie w tym odcinku, ale co tam. Spoko. Jasne. Gordon zginął kiedyś. Wow, a tam są te... Dobra, w takim razie Gordon może zginąć, okej. Czy da się tak rzucić granat? Da się. Dobra, macie prezent. Boom. Wow, dobra, to się udało. Definitywnie lubię to. Amunicja do magnum, granat, trochę amunicji do shotguna i pancerz. Może być, może być. Zdecydowanie się to opłaciło. Wow, dobra. Hejka. Jesteś w telewizorze, kto się tam umieścił? Wyłaź stamtąd. Jak nie umiesz, to spytaj się, jak to zrobiła dziewczynka z ringa. Nauczy cię na pewno.
Spoko, spoko. No, powiem ci, nie wszyscy tak potrafią. Wow, a tu jest pancerz, super. I takie to, o, tu była skrytka, dobra. No, możemy się tego napić być może, jakaś? Okej, no, trafić, trafiłem, tylko czemu? Okej, już wszystko gra. Co by było gdyby? Okej. Tu coś jest? Nie. Tu coś jest? Gdzie ty jesteś? A, uwa. Uważaj trochę. Dobra. Do biura cofnę się w następnym odcinku. Dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie.